Cześć, nazywam się Rafał, witam Was na kanale WaterJet Support, na kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Znajdujemy się w firmie Jet System, w jej siedzibie i dzisiaj będziemy zmagać się z czymś, co ostatnio przynoszą nam klienci. Jest to spiek kwarcowy prawdopodobnie, materiał, który robi się coraz bardziej popularny w branży kamieniarskiej, bo łączy dwie zalety: elegancję, estetykę kamienia naturalnego, ale wytrzymałość i elastyczność w obróbce, jakby zbliżonym bardziej do materiałów niekamiennych. Jedynym wyzwaniem, jakie się wiąże z obróbką tego materiału, to to, że jest to dosyć twarde w obróbce tradycyjnymi narzędziami kamieniarskimi, stąd do boju jest zaprzęgany WaterJet. No i dzięki jego możliwościom i tego, że na przykład Maxim to 1530, na którym będziemy dokonywać dzisiejszych prób, ma też głowicę wychylną, to łącząc wszystkie możliwości maszyn do cięcia wodą oraz głowicy wychylnej, możemy z tego wyczarować już całkiem ciekawe rzeczy. Jednym z wyzwań, jakie mamy ze spiekami i ogólnie obróbką kamieni, to są te naturalne żyły i wzorki, które pojawiają się właśnie w kamieniach naturalnych i jest to odzwierciedlane również w spiekach. Stąd przy projektowaniu różnych elementów schodzących się ze sobą na ścianach, blatach i innych miejscach dekoracyjnych, przy obróbce klientom zależy na tym, żeby zachować ciągłość tego wzoru. Więc jeżeli dokonujemy jakichkolwiek cięć i generujemy odpad w tym materiale, no to chcemy go mieć jak najmniej, tak żeby ciągłość tego kamienia zachować. Było zapytanie od jednego z naszych klientów, czy jesteśmy w stanie schować wbicie, czyli przegryzanie się przez materiał, w odpadzie w ścieżce cięcia. W naturalnym procesie cięcia jakby zawsze wejście i wyjście umieszczamy w odpadzie. Z racji tego, o czym tutaj wspomnieliśmy, czyli chęci zachowania tej ciągłości wzorów, klienci pytają o to, czy możemy spróbować ten odpad zminimalizować, wejście, wyjście, zawrzeć już w ścieżce cięcia i mamy taką propozycję, zapraszam Was do komputera. Jak widzicie tutaj, będziemy wycinać okrąg FI-150 i celowo schowaliśmy sobie wprowadzenie i wyprowadzenie już w ścieżce cięcia, tak aby jednocześnie uzyskać dwa detale, czyli okrąg będzie naszym detalem, a to, z czego wycinamy, może pozostać nadal częścią blatu lub czegokolwiek innego, nie tracąc za dużo materiałów jako odpad. Spróbujmy, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Pierwsza próba za nami. Jak możecie zauważyć, standardowe zestawienie cięcia, to mamy tutaj właśnie para wejście-wyjście. Ono zazwyczaj zostaje w odpadzie, zewnętrznym lub wewnętrznym, w zależności od tego, czy tniemy otwór, czy detal. Tu mamy pierwszą próbę cięcia z schowaniem tego wejścia. Prawie nam się udało, zobaczcie, bo tutaj minimalnie się musiał ruszyć nam ten detal, jak już był odcinany do końca, ale już widać, że jesteśmy na dobrej drodze, bo gdzieś nam nie ucieka ani w lewo, ani w prawo to nasze wejście-wyjście, tylko chowa się w naszej ścieżce. Mam mały trik, który chciałem Wam pokazać, zobaczymy, czy on tutaj poprawi nam to cięcie. Jak widać, drugie cięcie poszło już znacznie lepiej. Trik polega na tym, że w trakcie naszego cięcia unieruchamialiśmy krążek po to, żeby on minimalnie się nam nawet nie poruszył. No nadal jest tak, że to wejście jest nieco widoczne, ale możemy to oddać w lekkiej obróbce. Minimalizujemy dzięki temu odpad materiałów, zachowując na przykład ciągłość żył wzorów naturalnego kamienia. Kolejnym wyzwaniem będzie wycięcie dwóch elementów pod kątem 45 stopni, tak abyśmy mogli złożyć je w kąt prosty, ale nadal zachować ciągłość wzoru, który się znajduje na tym detalu. Stąd zaprojektowaliśmy sobie jedno cięcie, dwie linie, które są od siebie minimalnie odsunięte, a rebenu realizowały w ten oto sposób, czyli jedno podcięcie w jedną stronę i drugie lustrzane odbicie podcięcie, dzięki czemu po złożeniu powinien nam wyjść kąt 90 stopni. Muszę przyznać, że jak pierwszy raz dostaliśmy spiek tutaj do testów i do próby, to byłem zaskoczony, jak jednolitym materiałem jest właśnie ten spiek, bo przypomina bardzo kamień naturalny, natomiast zupełnie się nie zachowuje tak jak kamień. Bardzo dobrze znosi przebijanie, nawet na wysokim ciśnieniu, bo raz zdarzyło nam się nie włączyć niskiego ciśnienia do przebijania i bez problemu to wycięliśmy. Pozwala uzyskać bardzo cienkie krawędzie, bardzo cienkie ścianki do wycinanych detali. Bardzo elastyczny, więc w obróbce, jeżeli chodzi o WaterJeta, to bardziej nawet przypomina aluminium czy stal niż naturalny kamień, więc myślę, że to duży potencjał do wielu projektów i wystrojów wnętrz. Oto efekt naszego cięcia. To nasz odpad, czyli tak naprawdę wewnętrzna część płytki. Naszym celem było zachowanie ciągłości wzoru.
i po złożeniu go w kąt prosty mamy przeniesienie tego wzoru wzdłuż naszego cięcia. Zastosowanie waterjeta do obróbki kątowych elementów pozwala nam na łączenie tych elementów praktycznie bezfugowo. Dodatkowo zastosowanie drobniejszego ścierniwa da nam jeszcze lepszą jakość tej krawędzi ciętej. Stąd minimalizujemy to wyłuszczanie elementów i możemy uzyskać naprawdę ładny efekt cięcia praktycznie bez żadnej wtórnej obróbki. A jeżeli chodzi o fazowanie, to podczas prób cięcia dostaliśmy pytanie od potencjalnego klienta, czy taką fazę damy radę podczas jednej obróbki zrobić na przykład do połowy długości. Więc faza do połowy i potem cięcie prostopadłe do powierzchni. No i to teoretycznie zrealizuje nasz program, który będzie fazował do połowy, potem głowica w trakcie cięcia się wyprostuje i mamy cięcie tradycyjne prostopadłe. Oto efekt cięcia. Zobaczmy, jak to wyszło. Wysuwamy nasz odpad. No i możemy obserwować tak, że mamy do połowy cięcie na wprost, potem mamy fazowanie. Gdzie to się sprawdza? Z tego, co powiadają właśnie nasi klienci, to ten element może być na przykład dosunięty do ściany w momencie, kiedy wykonujemy jakiś blat, a tu chcemy zrobić ładną krawędź spasowaną, na przykład właśnie z kontynuacją wzoru, więc możemy wykorzystać wcześniej nasz wycięty element. I stąd tu mamy potencjalną ścianę, a to, co wystaje, jest ładnie sfazowane do tego, żeby kolejny element frontowy z tym połączyć. Na sam koniec zaprojektujemy sobie taki miniaturowy projekt blatu w połączeniu 90 stopni między nimi. Tu istotne będzie, żebyśmy dobrze wykonali sobie tę linię łączenia z zaokrągleniem, tak aby ładnie nam się te blaty połączyły. Dodatkowo zaprojektowaliśmy z tej strony fazowanie krawędzi, abyśmy mogli dać jakby taki element licujący, też przykrywający krawędź. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tym razem zwracam uwagę na użycie osłony. Będziemy się kilkukrotnie przebijać przez materiał, a nie tak jak dotychczas wychodzić spoza niego, więc warto chronić nasz sprzęt przed odbryzgami, przed latającym ścierniwem odbitym od materiału, także pamiętajcie o osłonach. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co sądzicie o obróbce tego materiału, który jak widać szturmem zdobywa przemysł kamieniarski, ale też nowe trendy w zdobnictwie. Jeżeli macie materiały, którymi zmagacie się u siebie, zapraszamy serdecznie, pomożemy Wam zmierzyć się z tą obróbką. Sprawdzimy, czy waterjet nie jest odpowiedzią na Wasze potrzeby. Tak się prezentuje nasza miniaturowa kuchnia, nasz miniaturowy blat. Z jednego cięcia mamy trzy elementy, które składają nam się w całość. To, co mogliście widzieć podczas obróbki, czyli tę dużą ilość wychyłów i obrotów, to wynika z tego, że nasza głowica pięcioosiowa ma dodatkową funkcję kompensacji stożkowania, czyli rozbieżności górnej i dolnej krawędzi podczas cięcia, która jest naturalnym efektem przy obróbce waterjetem. Dzięki zastosowaniu tej kompensacji możemy tutaj uzyskać praktycznie łączenie bezfugowe, w związku z tym, że mamy prostopadłą krawędzie, więc jedną obróbką dostajemy praktycznie gotowy produkt. Tymczasem do zobaczenia.